Cześć, witam Was w kolejnej części. Tym razem zajmiemy się jętką i nakładką, co może już Wam sugerować, że będzie połączenie doczołowe z nakładkami pomiędzy krokwiami a jętką i od czego tutaj zaczniemy. Mianowicie, przejdźmy na nasz widok z poziomem pierwszym. Przejdźmy do naszego przekroju. Jesteśmy w naszym przekroju i podobnie jak ostatnio postąpimy, czyli komponent, model lokalny, kategoria ramy konstrukcyjne, nazwijmy to jętka i jej wymiary przyjmijmy, że będą 10 na 14 cm. Klikamy OK. Będzie to wyciąganie. Wskazujemy naszą płaszczyznę pomocniczą. Wybieramy OK. I teraz zastanówmy się, na jakiej wysokości będzie ta jętka. Ja chcę, żeby od naszego stropu w stanie surowym było to 350 cm. Więc narysuję teraz w ten sposób obrys mojej jętki. Wysoka będzie na 14 cm, więc od razu sobie to w tą stronę do góry odsunę o 14 cm. No i teraz za pomocą narzędzia Trim, skrót z klawiatury przypomnę TR, docinam, wyrównuję. Połączenie będzie doczołowe, więc wyrównuję krawędzie mojej jętki do wewnątrz krokwi. Wybieram materiał, gdyby nie był ustawiony domyślnie. I następny krok to zwróćmy uwagę na początek i koniec wyciągania. Zmieńmy od razu na minus 5 cm, łączna grubość 10. Dajmy OK. Zobaczmy w 3D, jak wygląda nasza jętka. Prezentuje się w porządku. I teraz pamiętajmy o ustawieniu zachowania modelu. Zmieńmy materiał na drewno. Zanim zakończymy model, utwórzmy grupę. Jętka 10 na 14 cm. Dodajmy do niej elementy, ponieważ ich wcześniej nie zaznaczyłem. Zakończ. I pamiętamy, zanim zakończymy model, plik, zapisz jako biblioteka grupa. Zapiszemy wtedy jako rodzinę. Przejdźmy do ram konstrukcyjnych. Ustawmy jętka 10 na 14 cm. Zapisujemy. Możemy nasz model zakończyć. Usunąć nasz model lokalny. Wstaw czytaj rodzinę do góry i jeszcze raz gdzieś tu zaraz znajdziemy nasze ramy konstrukcyjne i jest nasza jętka. Otwórz, przejdźmy na poziom pierwszy BM, czyli narzędzie do wstawiania belki. Widzimy, że jest ta nasza jętka, kliknijmy gdzieś w przestrzeni, zobaczmy, pojawiła nam się nasza jętka, ustawmy ją na odpowiedniej wysokości. Jak to zrobić? Możemy posłużyć się narzędziem linii LI, skrót z klawiatury. Wybiorę naszą płaszczyznę roboczą i sobie naszkicujemy naszą linię pomocniczą, która pomoże nam określić wysokość 350 cm. Oczywiście rysowałem przez przypadek z odsunięciem, więc powtórzę ten manewr. Czyli odsunięcie już jest na 0. I teraz 350 i Enter. Wyrównam AL, wyrównanie, kolejnie przesunę MV, skrót z klawiatury. I nasza jętka wylądowała w odpowiednim miejscu. Jest to już wczytana rodzina do projektu. Zobaczmy, jeszcze musimy ją ustawić w odpowiedniej płaszczyźnie. Posłużmy się narzędziem AL, wyrównaj do tej płaszczyzny tą. Nasza jętka już jest na swoim miejscu. Teraz połączenie doczołowe jeszcze wymaga od nas zastosowania nakładek. Jak stworzymy takie nakładki? Analogicznie jak pozostałe elementy, czyli architektura, komponent, model lokalny, rama konstrukcyjna, nakładka grubości 2 cm, też ona będzie z drewna, wyciąganie. Mamy ustawioną naszą płaszczyznę roboczą i teraz musimy zastanowić się nad naszym początkiem i końcem wyciągania. Więc ustawmy może 7, a koniec na 5 cm. W modelu 3D będziemy obserwować, gdzie nasza taka nakładka się nam pojawi. Ok, odsuńmy się od tej krawędzi o 25 cm. Stworzymy taką naszą tutaj nakładkę. Za pomocą narzędzia TR, czyli Trim, wyrównuję. Docinam elementy. Jest to drewno. Tam OK. Nasz model ma mieć zachowanie jako drewno. I zobaczmy w 3D, jak to wygląda. Czyli wiem, że przesunąłem się o 5 cm od tej mojej płaszczyzny, a kończy się moje wyciąganie, czyli ta nakładka moja, 7 cm od tej płaszczyzny, dzięki czemu jej grubość wynosi 2 cm. I ponowny manewr. Zanim zakończę grupę, tym razem od razu wybiorę element, utwórz grupę, nakładka grubości 2 cm, OK, plik, zapisz jako, biblioteka, grupa, nakładka 2 grubości 2 cm. Niech wyląduje to w kategorii ramy konstrukcyjne. Zapisujemy. Zapisaliśmy, zakończmy nasz model. Usuńmy nasz model lokalny, który posłużył nam do stworzenia naszej rodziny. Przenieśmy się na poziom pierwszy. Skrót z klawiatury BM. I wstawmy naszą nakładkę. Czyli musimy wczytać rodzinę. Nakładka. Czytała nam się. Wstawmy ją gdzieś w przestrzeń. Zobaczmy, gdzie wylądowała. Przekroju jej tutaj. Musimy ją przesunąć. Wyrównajmy jeszcze kawałeczek. Teraz zobaczmy w 3D, czy jest w odpowiedniej płaszczyźnie. Prawie że, więc wyrównamy. Teraz już jest OK. No i z poziomu pierwszego chciałbym móc tą nakładkę po pierwsze przenieść na drugą stronę, ale także zastosować po przeciwnej stronie. Przejdę na poziom pierwszy. Nie widzę tutaj tych elementów ze względu na mój zakres widoku. Więc podniosę go do góry na 380, 360, albo nie, 370 powinno tutaj nam wystarczyć. Zastosuj OK. Widzimy moją nakładkę. Kopiuję ją względem tego punktu w to miejsce. Następnie zaznaczę obydwie nakładki. Przejdę do przekroju. I wykorzystam narzędzie lustro, rysuj oś. Skrót z klawiatury DM. I moja nakładka pojawia się po drugiej stronie. Czyli w dzisiejszym odcinku stworzyliśmy jętkę, stworzyliśmy nakładki i można powiedzieć, że nasz wiązar już nabrał finalnych kształtów. Dzięki i do usłyszenia. Proszę, zostawcie łapkę w górę i możecie nam zasubskrybować nasz kanał. Dzięki.